Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj robimy jackfruta a la pulled pork, czyli taka wersja wegańska szarpanej wieprzowiny. Zaczynamy. Muszę zagotować jackfruta. Pamiętajcie, aby użyć młodego jackfruta, young jackfruit, nie takiego żółtego, który jest deserowy. To jest taki z puszki, niestety nie możemy takiego uzyskać świeżego w Polsce. A ten z puszki jest bardzo dobry, ale musimy go właśnie zagotować w wodzie z przyprawami. Mam tutaj sól, kumin oraz paprykę wędzoną. Także wrzucam puszkę jackfruta i będę gotował około 10 minut, tak żeby zrobił się praktycznie cały miękki. Musimy zamarynować cebulkę w stylu jukatańskim, meksykańskim, właśnie, która często pojawia się w takiej kanapce cochinita pibil. Jest to właśnie taka szarpana wieprzowina w stylu jukatańskim na ostro i ta cebulka właśnie taka ostra świetnie przecina takie tłuste smaki. Więc kroję cebulkę w piórka, kroimy papryczkę dość cienko. Tak naprawdę od Was teraz zależy, jak ostro chcecie uzyskać tą cebulkę. Przekładam cebulę z chili do miseczki, solę. Troszkę pomieszam, żeby sól weszła w warzywa. I teraz dodajemy kwas. Biały ocet, może to być ocet winny biały, może to być ocet jabłkowy. I wyciskam sok z pomarańczy. To będzie taki fantastyczny smak, taka marynata. I teraz najlepiej taką cebulkę zostawić przynajmniej na 2-3 godziny do zamarnowania, a najlepiej przez całą noc. I tak przygotowana cebulka spokojnie przeleży w lodówce 4 do 5 dni, także możecie ją użyć nieco później. Kolejny element naszego dania, sos barbecue. Kroję cebulkę też, myślę, że w piórka, ja bardzo lubię akurat tą formę krojenia cebuli. Cebula ląduje na rozgrzanej oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia. Tutaj z boku pojawi się link, dlaczego takiej oliwy używam. Muszę przez chwilkę ją podsmażyć. Po minucie dodam czosnek. Dodaję posiekany czosnek. Następnie dodajemy przyprawy, kumin oraz wędzoną paprykę. Delikatnie podsmażam tak, żeby uwolnić cały potencjał aromatu tych przypraw. Dodaję teraz brązowy cukier, element słodki właśnie w sosie barbecue. Dodaję teraz część ostrej papryki. Teraz element słony, jasny sos sojowy. Wegański sos Worcester. Jasny ocet, może być winny albo z jabłek. I na sam koniec pomidory. Mamy zimę, więc używam pomidorów z puszki. W sezonie letnim używajcie świeżych pomidorów. I teraz to wszystko musi się podgotować około 8-10 minut pod przykryciem. Tak, żeby nie straciło zbyt dużo płynu. Spróbuję tylko, czy nie brakuje soli. Nie, słuchajcie, jest idealne. Już teraz jest naprawdę pyszny, a za te 5, no może 8 minut będzie jeszcze lepszy. Jackfruit gotował się ponad 10 minut, na pewno już jest miękki. Także odcedzam go, przekładam sparzonego jackfruta i teraz możemy to zrobić albo widelcem, albo takim urządzeniem do robienia puree. Ja mam coś takiego, trzeba to po prostu troszkę rozdrobnić. Ma taką właśnie strukturę lekko szarpaną. Dodamy teraz sos barbecue i będziemy wszystko piec mniej więcej około 10-15 minut w 180 stopniach, tak żeby się wszystko ładnie zapiekło i już praktycznie będzie wszystko gotowe. I teraz należy rozprowadzić go w miarę tak dość płasko, żeby miał dużo powierzchni pieczenia, żebyś nam się po prostu szybko zrobił. Super dodatkiem właśnie do takich intensywnych, smażonych, grillowanych smaków będzie ananas, którego podsmażymy. Gdybym miał grilla, to bym pewnie go zgrillował. Mniej więcej myślę, że połowa nam wystarczy. Potrzebujemy dosłownie 4 plastry. Pamiętajcie, aby dokładnie się pozbyć tutaj wszystkich tych fragmentów twardych, ciemnych. One naprawdę nie będą apetyczne
przecinam ananasa na pół i pozbywam się tego rdzenia. Takiego wewnętrznego, który wchodzi w zęby, jest naprawdę nieprzyjemny, także musimy się go pozbyć. Wlewam odrobinę tłuszczu, oliwa z pierwszego tłoczenia i układamy plastry ananasa. Lekko solę. Ananas już powinien być ładny, chrupiący z jednej strony, więc przełożymy na drugą stronę. I musimy dosmażyć na drugiej stronie. Lekko posolę tą stronę. Teraz robimy ostatni element naszego dania, czyli majonez chipotle. Bardzo Was zachęcam do znalezienia zazwyczaj pewnie w internecie tego chile. To się nazywa chile chipotle adobado. Natomiast jeżeli nie znajdziecie, to może być inny po prostu ostry sos. Sriracha też będzie tutaj fajnym elementem. Albo, nie wiem, odrobinę mango i jakiejś ostrej papryczki też będzie fajną alternatywą. Taki majonez mango. Muszę teraz podgrzać bułki. O, są przecięte. Polewam bułki oliwą. Może też nasmarować wegańskim masłem. Lekko solę. Przykładam bułeczki na kratkę i całość ląduje w piecu na 2-3 minuty. Jackfruita już wyciągam, bo jest gotowy. Zdejmuję sobie jackfruita z papieru do pieczenia. On się tak w niektórych miejscach ładnie przyjarał. To będzie naprawdę fajny kontrast smakowy. Ostatnia rzecz, poszatkuję odrobinę czerwonej kapusty. Wszystkie elementy naszych burgerów gotowe. Składamy. Daję sos na obie części bułki. Najpierw dajemy ananasa. Teraz kapusta. Jackfruit. Teraz cebulka. I na sam koniec kolendra. Przykładamy bułką i pierwszy gotowy. Burgery wyglądają fenomenalnie. A jak smakują? Po prostu mega. Dajcie proszę w komentarzach znać, co sądzicie o tym przepisie. Łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. I tutaj odwiedźcie mój Instagram. Hejka. A przepis na wiosennego burgera znajdziecie tutaj.